Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat raka, jak z nim walczyć. Otóż rak wielokrotnie jest chorobą cywilizacyjną, wynikającą z naszego systemu życia, odżywiania się, generalnie ze systemu funkcjonowania życia, tak można powiedzieć, prawda? Także pierwszym takim środkiem, który bym polecił wam, drodzy kochani, żeby walczyć z rakiem, to jest maka. To jest taki korzeń, który jest w Andach. Na 4000 metrów rośnie ta maka. I ten korzeń się suszy, potem ściera się na taką mączkę i tą mączkę idzie zakupić tutaj w Europie, czy to w sklepie Reform House w Niemczech, czy ewentualnie w jakimkolwiek sklepie ekologicznym. Jeszcze raz powtórzę, się nazywa maka. M-A-C-A, maca. I się pisze maca, ale się czyta maka. Właśnie zażywanie tej maki najlepiej z rana. Nie na noc, ponieważ na noc, jeżeli zjemy tą makę, to nie będziemy mogli zasnąć. Także najlepiej z rana, zaraz po wstaniu z łóżka, zażyć łyżkę taką od zupy maki i ona spowoduje po prostu usuwanie komórek rakowych. Drugim takim punktem, który leczy również raka, to jest huba z brzozy. Huba z brzozy, która jest sparta na pył, robi się z niej herbaty, te herbaty się pije. Również ta huba brzozowa, robienie tych wywarów zwalcza raka. Trzeci punkt to jest picie stewii. Stewia jest również rośliną, która zwalcza grzyby, wszelkiego rodzaju drobne ustroje z naszego organizmu, wydala bakterie, niszczy te bakterie w naszym organizmie, grzyby również niepotrzebne, które są w naszym organizmie, po prostu wydala z naszego organizmu. Czwartym punktem to jest właśnie noszenie aronitu. Noszenie aronitu, który również zapobiega tworzeniu się komórek rakowych w organizmie, to jest właśnie ten aronit. Ten aronit możecie zakupić na linku pod YouTube'em. To jest właśnie aronit home office, który zabezpiecza dom. Jeżeli macie home office i możecie nim trwale zabezpieczyć dom, drodzy kochani, to komórki rakowe również nie będą się mogły rozwinąć. Również istnieje aronit osobisty do kieszeni. Możecie go mieć w kieszeni przy sobie. Również ten aronit będzie powodował, że komórki rakowe się nie rozwiną. Nie rozwiną w waszym organizmie. Oczywiście takim następnym faktorem będzie mieszkanie w pobliżu linii wysokiego napięcia. Jeżeli, drodzy kochani, macie jakieś anteny do telefonii komórkowej blisko swojego domu, macie jakieś linie przesyłowe, jakieś linie wysokiego napięcia obok waszego bloku, w którym mieszkacie, lub waszego domu, gdzie wy funkcjonujecie i mieszkacie, no to możecie się liczyć z takimi skutkami, że możecie mieć białaczkę, albo również możecie mieć raka, albo możecie mieć jakąkolwiek inną chorobę, jakąkolwiek inną dolegliwość, bóle silne głowy i tak dalej, migranie i tak dalej. Dlatego, drodzy kochani, jeszcze raz wam powtarzam, że istnieją substancje naturalne, które mogą wyleczyć raka. Również problemy z jelitem możemy wyleczyć sokiem z aloesu. Picie soku z aloesu również leczy raka, również może wpłynąć pozytywnie na nasze jelita. To również jest taki środek, który tutaj na Teneryfie występuje prawie na każdym kroku. Aloes można spotkać tutaj, ponieważ jest strefa subtropikalna. Także, drodzy kochani, również picie soku z aloesu vera również pomaga na zwalczanie skutków raka w organizmie. Ja od siebie tak naprawdę bym polecał używanie maki, ponieważ maka generalnie nie tylko usuwa tego raka, ale również wzmacnia nasz organizm, wzmacnia naszą pamięć, wzmacnia nasz umysł, funkcjonowanie naszego mózgu, jakby pobudza po prostu funkcjonowanie naszej pamięci, naszego mózgu. No to właśnie maka to jest ulubiony produkt, który po prostu stosuje na walkę z rakiem. Także drodzy kochani, jeszcze raz polecam wam bardzo serdecznie aronit, który możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Jest bardzo zdrowy, możecie sobie poczytać na mojej stronie internetowej. Ja od ciebie się żegnam, pozdrawiam wszystkich i do widzenia.